Sura 35. Stwórca. W imię Boga miłosiernego, miłościwego. Chwała Bogu, Stwórcy niebios i ziemi, który uczynił aniołów posłańcami, mającymi po dwa, trzy lub cztery skrzydła. On powiększa w stworzeniu, co zechce. Bóg każdą rzecz ma w swojej mocy. Cokolwiek Bóg ujawni ludziom ze swego miłosierdzia, tego nikt nie powstrzyma. A cokolwiek on powstrzyma, tego nikt po nim nie ześle. On jest potężny, mądry. O ludzie, wspominajcie dobrodziejstwo Boga nad wami. Czy jest poza Bogiem inny stwórca, który daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Nie ma Boga oprócz niego. Dlaczego więc jesteście odwróceni? Jeśli oni uważają Cię za kłamce, to za kłamców uważano już innych posłańców przed Tobą. Do Boga powracają wszystkie sprawy. O ludzie, przecież obietnica Boga jest prawdą. Niech was nie zwiedzie życie ziemskie i niech was nie zwiedzie w sprawie Boga żaden zwodziciel. Zaprawdę szatan jest waszym wrogiem i traktujcie go za wroga. On wzywa swych zwolenników, aby stali się towarzyszami ognia. Dla tych, którzy nie uwierzą, przygotowana jest kara straszna. Tych zaś, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, czeka przebaczenie i nagroda wielka. Cóż z tym, któremu upiększono jego złe uczynki, że postrzega je za piękne? Zaprawdę, Bóg sprowadza w zabłądzenie kogo zechce i prowadzi drogą prostą kogo zechce. Niech więc Twoja dusza nie roztkliwia się nad nimi. Zaprawdę, Bóg wie, co oni czynią. Bóg jest tym, który posyła wiatry, aby wznosiły chmury, a my pędzimy je nad martwą krainę i ożywiamy nimi ziemię po jej śmierci. Takie będzie z martwych wstanie. Jeśli ktoś szuka potęgi, to wszelka potęga należy do Boga. Do niego wznoszą się słowa czyste i każdy czyn zbożny, który on wywyższa. Tych zaś, którzy knują złe czyny, czeka kara surowa, a ich knowania obrócą się w niwecz. Bóg stworzył was z prochu, potem z kropli nasienia, a wreszcie uczynił was parami, i żadna istota żeńska nie nosi w sobie i nie wydaje na świat. Bez jego wiedzy, i nie przedłuża się życia długowiecznemu, i nie skróca się żadnego życia z wyjątkiem tego, co jest w księdze. Zaprawdę, to jest dla Boga łatwe. Dwa morza nie są jednakowe. Jedno jest słodkie, orzeźwiające i przyjemne do picia, drugie natomiast słone, gorzkie. Z każdego pożywiacie się świeżym mięsem i wydobywacie z nich ozdoby, które nosicie. I widzisz tam statki, prujące fale, abyście mogli poszukiwać jego dobrodziejstwa. Być może będziecie wdzięczni? On wprowadza noc w dzień i dzień wprowadza w noc. On podporządkował słońce i księżyc. Wszystko podąża do wyznaczonego kresu. Taki jest Bóg, wasz Pan. Do niego należy królestwo, gdy ci, których wzywacie poza nim, nie władają nawet łupiną pestki daktyla. Jeśli ich wezwiecie, oni nie usłyszą waszego wzywania, a jeśli usłyszą, to wam nie odpowiedzą. A w dniu zmartwychwstania. Oni wyprą się w współtowarzystwa i nikt nie może powiadomić cię lepiej niż ten, który jest w pełni świadomy. O ludzie, wy potrzebujecie Boga. A Bóg jest samowystarczalny, wychwalany. Jeśli on zechce, to weźmie was i sprowadzi nowe stworzenie. I nie jest to dla Boga trudne. I nie poniesie żadna dusza, Niosąca ciężar ciężaru innej, a jeśli jakaś ciężko obarczona wezwie, aby ponieść jej ciężar, to nikt nie poniesie nawet kawałka, choćby to był bliski krewny. Ty ostrzegasz tylko tych, którzy boją się swego pana w niewidzialnym i odprawiają modlitwę. A kto się oczyszcza, ten oczyszcza się dla siebie samego i do Boga wszystko powróci. Ślepy nie jest podobny do widzącego, ani ciemność do światła, ani cień do upału. Nie są podobni do siebie żywi i umarli. Bóg daje słyszeć komu zechce, ale ty nie możesz sprawić, aby słyszeli ci, którzy są w grobach. Ty jesteś tylko Ostrzegającym. My posłaliśmy cię z prawdą jako głosiciela i ostrzegającego. Nie było żadnej społeczności, do której nie przyszedłby ostrzegający. Jeśli uważają cię za kłamcę, to podobnie czynili ich poprzednicy, do których przychodzili posłańcy z jasnymi dowodami, z psalmami i z księgą oświecającą. Potem pochwyciłem tych, którzy nie uwierzyli. Jakież było moje oburzenie? Czy nie widzisz, że Bóg zsyła z nieba wodę? Z nią dajemy wyrosnąć owocom o rozlicznych kolorach, a w górach odznaczają się pasma białe i czerwone, różnokolorowe i całkiem czarne. Także między ludźmi, wśród zwierząt i trzód są rozmaite barwy. Zaprawdę boją się Boga tylko ci z Jego sług, którzy mają wiedzę. Bóg jest potężny, przebaczający. Ci, którzy recytują Księgę Boga, odprawiają modlitwę, rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy, skrycie i jawnie, mogą liczyć na handel, który nigdy nie przepadnie. On bowiem da im pełną zapłatę i jeszcze powiększy ze swojej hojności. Zaprawdę, On jest przebaczający, wdzięczny. To, co objawiliśmy Ci z Księgi, jest prawdą potwierdzającą to, co było objawione przed nią. Zaprawdę Bóg jest świadomy swoich sług, doskonale widzący. Potem daliśmy tę Księgę w dziedzictwo tym z naszych sług, których wybraliśmy. Są między nimi niesprawiedliwi dla samych siebie. Są trzymający się środka i prześcigający się w dobrych czynach za zezwoleniem Boga. I to jest wielka łaska. Oni wejdą do ogrodu w raju, gdzie będą ozdobieni bransoletami ze złota i pereł, a ich odzież będzie z jedwabiu. I będą mówili: Chwała niech będzie Bogu, który oddalił od nas smutek. Zaprawdę, nasz Pan jest przebaczający, wdzięczny. On jest tym, który ze swojej łaski osiedlił nas w domu wyznaczonym, gdzie nie dotknie nas wysiłek ani zmęczenie. Na tych, którzy nie wierzą, czeka ogień piekła. Nie będzie postanowione, aby umarli, a ich kara nie zostanie zmniejszona. Tak odpłacamy każdemu niewiernemu. I będą tam krzyczeć, Panie nasz, wyprowadź nas, będziemy czynić dobro, nie to, co wcześniej czyniliśmy. Czy nie daliśmy wam wystarczająco długiego życia, aby opamiętał się ten, kto był upomniany? I przychodził do was ostrzegający. Skosztujcie zatem, dla niesprawiedliwych nie ma żadnego pomocnika. Zaprawdę Bóg zna to, co ukryte w niebiosach i na ziemi. On dobrze wie, co jest w piersiach. On jest tym, który uczynił was namiestnikami na ziemi. A kto nie wierzy, tego niewiara obróci się przeciwko niemu. Niewiara niewiernych tylko powiększa od ich Pana, niewiara niewiernych tylko powiększa ich zgubę. Powiedz, czy widzieliście waszych współtowarzyszy, których wzywacie oprócz Boga? Pokażcie mi, co oni stworzyli na ziemi? Czy mają jakiś udział w niebiosach? Czy daliśmy im jakąś księgę, w której byłby jasny dowód? Nie, niesprawiedliwi obiecują sobie wzajemnie jedynie urojenia. Zaprawdę, Bóg podtrzymuje niebiosa i ziemię, aby nie ustały. Gdyby one upadły, to nikt po nim by ich nie podtrzymał. Zaprawdę on jest wspaniałomyślny, przebaczający. Oni przysięgali na Boga najsilniejszą z ich przysiąg, że jeśli przyjdzie do nich ostrzegający, to oni pójdą prostszą drogą niż jakakolwiek inna wspólnota. A kiedy przyszedł do nich ostrzegający, to zwiększyła się jedynie ich niechęć, zarozumiałość na ziemi i złośliwe knowanie. Wszak złośliwe knowanie dosięga jedynie tego, kto się go dopuszcza. Czy oni wypatrują czegoś innego niż zwyczaju pierwszych pokoleń? Nie znajdziesz w zwyczaju Boga żadnej zmiany i nie znajdziesz w zwyczaju Boga żadnego odstępstwa. Czy oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli, jaki był koniec tych, którzy byli przed nimi? A przecież oni byli silniejsi od nich mocą. Nikt nie może osłabić Boga ani w niebiosach, ani na ziemi. On jest wiedzący, potrafiący. Gdyby Bóg chciał karać ludzi za to, co popełnili, to nie zostawiłby na powierzchni ziemi żadnej żywej istoty. Ale On daje im zwłokę do ustalonego terminu. A kiedy nastąpi ich termin? Zaprawdę, Bóg przecież widzi swoje sługi.